Siemanko widzowie, Hej! to wasi ulubieni youtuberzy, czyli Masło Orzechowe i Wiktoria, ale Wika, Roblox. ale Roblox. Wika, ale Roblox. Ale Chodź. mów mi Wiktoria albo Wika. Spoko. A ja tobie W komentarzach będę... napiszcie śledź, a wtedy wam przypnę serduszko. Nie wiem czemu takie hasło, ale po prostu wymyśliłem, bo według mnie jest śmieszne. Ogólnie na 100 subskrypcji robię robimy specjal na 100 subów, czyli robimy face reveal i robimy Q&A. A na 400 subów zrobimy pulpit reveal i... Ej, mogę coś dodać? No, dawaj Lena. Więc znaczy, to Q&A, jak pojawi się filmik zadawajcie pytania, to możecie zadawać pytania IMO i mi. Dobra. Ogólnie MO się wzięło z to jest skrót od mojej nazwy, czyli masło orzechowe. Ogólnie nie wiem, czemu się tak nazwałem, bo po prostu jak robiłem kanał, to po prostu wymyśliłem sobie taką nazwę i mi się upodobała. Bardzo. Więc fajna. A mi się moja podoba. Nazwa powstała tak, że Wika, no to jest takie imię Wiktoria, ale Roblox to taki youtuber Josiu na drugim kanale ma taką jakby dopiskę, więc no. Ja ogólnie już mam wszystkie questy, znaczy oprócz jednego, bo A oczywiście ja... trzeba zrobić te głupie Dark Matter, tylko że ja nie mam po prostu tak jakby tyle, żeby zrobić te Dark Matter, a jak już widzicie, bo chyba wiecie, jak gracie dużo właśnie w Pet Simulator X, to wiecie, że jest coś takiego jak limit właśnie tych petów. No i właśnie ja, można by tak powiedzieć, już mogłbym przekroczyć ten limit za chwilę. Mam tutaj takie pety. Ogólnie mój plan był taki, żebym sobie pootwierał trochę jajek na Spawn Wardzie, a potem żebym po prostu sobie to wszystko pofuzował, żebym miał już jak najmniej. Na pół godziny na przykład. Ja próbowałem na pół godziny, ale nie wiem czemu i miałem jakiegoś badża i nie dało się totalnie. Ogólnie to jest nasz pierwszy filmik, taki długi, dlatego, bo na początku ten shorts nagrywałem. Mogę coś dodać? W ogóle to jak widzieliście shorta, ekipa test napoju, to po tym napoju żygałem, więc nie polecam naprawdę. Miejsce napoju ekipy jest w filmie. Ale wiesz, ty wypiłeś dwa naraz, a nie osobno. A po drugie chyba większość filmików będziemy nagrywać razem, co? Tak, ale potem jeszcze założę specjalny kanał do shortsów. Nawet potem mogę stworzyć specjalny kanał, ten, Masło Orzechowe i Wika. O, tak. Więc... Tylko Wika napisze V, jak na moim kanale. Dobra. Spoko. Ogólnie to w dzisiejszym filmiku będziemy próbować przejść do The Voida, oczywiście do tej krainy, gdzie nie ma w ogóle grawitacji. Tutaj jest Convert 3 Pet to Dark Matter. Ogólnie to problem jest w tym, że ja już je dałem na Dark Matter tak jakby, tylko że trzeba je najpierw odebrać, bo się dowiedziałem ostatnio, bo oglądałem właśnie jak zrobić te The Void, ale... Mogę coś dodać? Dawaj, Wika. I ogólnie to też nie chcę się chwalić, ale ja akurat już mam cały Axolot Ocean, prawda, MO? Prawda, Wika. Ogólnie fajny to dzisiaj, ładny. Nie wiem ile filmik może, ile będzie długi, ale na pewno może być powyżej 5 minut. A w sumie już i tak 5 minut to nagrywamy, więc myślę, że tak dzisiaj nagramy w 10 minut. A jutro sobie nagram filmik z wami, ten, 5, no tak jakby, ten, za, kurde, nie umiem się wygadać. Dobra, na 10 live'ów pod tym filmem będzie jutro live. I będziemy robić giveaway. Bardzo fajne pety. Osobiście nie chcę się chwalić, ale mam takie bardzo fajne pety.
bilionowe, wy pewnie widzowie nie macie takich, pewnie macie takie, nie no, żartuję, nie macie, nie macie takich nubskich. O, właśnie czas nam się rozwalił. Ja też Jezus. Jeszcze się chwalić, ale mam jednego Dark Matter, Trillion, Axolot, Light, Rainbow. A dwa są w Dark Matter. A jednego sobie pożyczyłem. A jednego sobie pożyczyłem od Wiki, dlatego, bo był mi potrzebny. No. Ale nie jesteśmy na... najlepszymi przyjaciółmi, więc no. Ja na chwilę jesteśmy zrobiłem cięcie, bo muszę zrobić jedną rzecz. Muszę nazwać tego Haxolotla pet od ten. Pet od Wiki. A nie na... A, no. Pet od Wiki. Pet od Wiki. No więc wracając, no więc ten ogólnie to na razie sobie tutaj będziemy ekspić, znaczy będziemy mogę sobie się zbierać... Mogę powiedzieć do widzu? Jasne, dawaj. Ogólnie to, jeśli będzie może 15 lajków, to zrobię giveaway na jednego Golden Haxigatora i jednego Golden Hackettkata, okej? Okay? Okej, okay. Ja myślę, że mogła być po prostu zrobić sobie live'a takiego, że moglibyśmy zrobić takiego wspólnego live'a, że po prostu byśmy sobie nagrywali właśnie jak robimy giveaway z Robloxa. To może jutro zrobimy razem live'a i jak już będę miała wszystko na 100% naładowane, co nie, i na pewno rozdam tego Golden Haxigatora i Golden Hackettkata. Może jak ktoś nie ma oceanu, to nawet komuś damy za darmo jakiegoś Axolotla. Co wy na to, widzowie? Ja jestem za, ale ja chciałbym też, ja nie chcę się chwalić, ale chciałbym zrobić giveaway na takiego oto glitch doga, który może być mega limitowany za jak będzie kolejny update, więc jutro zrobię live'a od tego oto, oczywiście glitch doga, może ma mało siły, ale jak będzie się tradować z jakimś gościem właśnie o tego glitch doga, no to możecie mieć szansę na bardzo dużą ilość gemów, więc naprawdę polecam. Ja raz gościowi sprzedałem takiego oto Rudolfa. Mogę coś i... dodać? Jasne. Bo co? Ogólnie my sobie, ja, Wilka i MO, jak był update, to już o 19. O 19 czy 18. No graliśmy, co nie? No. Byliśmy na update dosłownie, nawet jeszcze przed update'em kilka minut i... Ja sobie szybko i tak nazbierałam te coiny, żeby otworzyć ten zapomniane jajko glitche. I wiecie co? Trafiłam zwykłego glitche doga i pomimo tego, że to był basik, to że to dopiero się zaczął update, to i było tylko 2000 jego. Teraz nie mam tego napisanego, ale serio wtedy tak pisało. Mam screena. I może wyślę Igor, może wyślę MO, teraz Karina na Messengerze i ją wam pokażę, co ty na to. Dobra, ja myślę, że możemy zrobić tak, że po prostu zamieszczę ją na społeczności i jak na społeczności będzie 10, ten, może tak, może trochę grubiej, 100 lajków, to wtedy będziemy rozdawać lepsze pety. Na przykład... Jak coś to ja na chwilę nie będę nic mówić, bo muszę iść do innego pokoju. To poczekajcie chwilę. Ja zrobiłem cięcie. Czekaj. Dobra, jestem już.
Dobra. A więc wracamy do odcinka. Ogólnie to będziemy. Ja myślę, że następnym razem, następny odcinek będzie o tym, jak po prostu będę już mieć ten cały Axolot Ocean. Ogólnie to o tym, jak będzie Axolot Ocean, to za 4 dni nagram o tym odcinek. A już jak ogólnie to będę musiał zrobić jeszcze najpierw te wszystkie pety. AMO. No co, Wika? Jak już będę robić znowu w tym programie miniaturkę, to że ja też mam cały Axolot Ocean, to w pierwszym świecie z oceanu zrobimy razem miniaturkę, w sensie, że będziemy stać koło siebie. Dobra. A więc myślę, że możemy wracać do odcinka. A więc wracając do tematu. Myślę, że chyba sobie pójdziemy na jakiś inny świat, albo po prostu pogramy na czymś, na jakimś innym, w jakąś inną grę, bo albo po prostu myślę, że sobie zrobię opening jajek. No co? Możemy i zrobimy jeszcze może, nie wiem, co oddzielny odcinek, czy w tym zagramy może w Pet Legends. Dobra, czyli ogólnie będziemy robić daily, ale w ogóle za pierwszym razem hacket ten kat mi wyleciał XD w ogóle, więc beka. Ja sobie od razu go zakładam. Mega dużo bije jak na nas. O Jezu. Hacket Raccoon. Ja, dobra. Ej. Ja raz sobie zbierałem 9 bilionów, no wiem, że można o wiele, wiele, wiele więcej, ale po prostu już musiałam gdzieś iść, no to zbierałam tylko 9, co nie? I se posłałam na Hacket Eggi. I odwozałam 2 jajka, chyba Epic mi poleciały, albo Rare i Epic, jakoś tak. I trzecie jajko otwarłam nosem i mi trafił ten Axolot. Polecam. Otwieranie nosem. Polecam ostatnie jajka, na jakie was stać i otwierać nosem. Bo może wam legenda albo nawet mitik poleci. Czekaj, ja sejdę autoklikar włączyć, bo mam 140 bilionów, więc trochę potrwa ten autoklikar. U mnie ja odinstalowałam autoklikara. No co ja zrobiłam, no. W ogóle powiem wam, że jeśli będziemy mieć lepsze pety i uda nam się je uzbierać, to wtedy obiecujemy wam, że zrobimy giveaway'a na live'ie. No ja już mam zapowiedzianego giveaway'a, mówiłam, że te goldeny dam, więc no. O, haksipaki. O, reverset cut, na pewno mi się przyda XD. Dobra. On i tak bije jakieś 49 milionów, więc naprawdę fajny. No. Ile ja mam Hacket Raccoon? Ile? Ej, popatrz na co? Axolot mi poleciał z jajka z Hacket. Wow. Ile bije? Tak w ogóle normalny? 63 biliony. Ej, pożyczysz mi jednego? Golden. Zwykłego? Tak, zwykłego. A oddasz? Tak, oddam. Poczekaj, podpiszę go tylko pet od Wiki. Dobra, żebym nie zapomniał, bo oczywiście mam pamięć złotej rybki, jak wszyscy moi widzowie wiedzą. Masz pamięć Darwina. W sensie, bo Darwin to złota rybka w Gumballu i tak. W gry nie zamówi tym świecie Gumballa, tragala. Włącz trejdy, bo jak chcę ci dać. Dobra, ja na chwilę włączę na Friends. Ale ja już... A, dobra, gdzie ty jesteś? Neon Koreaty 1-1.
Kurde, gdzie on jest? I BBB. Petod Wiki. Proszę. No i po co mi? Dobra. Wiesz. Ale... Dobra, nie można. To kurde, dasz szybko. Teraz, ej, widzowie, mam takiego haka. Dajesz dajesz koleżance najgorszego swojego peta. Szybko gadasz, żeby zrobiła ready. Ty też robisz ready. A potem włączasz trade. Jak oskapować koleżankę XD? Ale wiesz, że ty i tak to nie jest oskamowanie, tylko jakby podarowałeś mi peta. Ale słabego, jak nie wiem co. My już mamy normalnie bilionowe, ale istnieją takie pety, które są lepsze. Ja ostatnio chciałem... Ja mam na przykład trilionowego Dark Matter Haxolotla. Ale masz tylko jednego. Jednego, przypominam, jednego. Ale mi się w Dark... Ale mi się robią dwa Dark Matter jeszcze, więc... Uwu! Tak jakby... Jezu, jak się zakrztusiłem. Zakrztusiłeś się, uwu, tak? Tak. Uwu, krztusiłeś się. Tak, właśnie. Nie, no piękne. Normalnie deszcz lud bagów. No deszcz lud bagów. No zawsze jak je otwieram, jak i tego cesta, to mi miliard tych lud bagów, miliardów. Dobra, może nie miliard, ale sporo jednak. Cały deszcz. Jezu, ile ty w ogóle tych haksigatorów wydropisz? Dużo. O, kolejny! O, kolejny! O, Hacket Cat! Dasz mi jednego? No, okej. Dam. O, kolejny haksigator! O Jezu, jakiego ty masz farta, nie wiem. Naoglądałaś się jakiegoś tubiasza grającego ten w Robloxa, czy co? Nie, włączyłam sobie super laki, ultra laki. Poradnik, jak dostawać dobre pety od Wiki, polecam. Małkłowicz. Dobra, teraz otwieram tu łokciem. Otwarłam łokciem, uwaga. Rare. Naprawdę? Żałuję, że grałam wtedy, kiedy jeszcze był event halloweenowy, a nie ulepszam sobie tak, w sensie na maksa mythical sens. W ogóle, to patrzcie, tutaj jest huge hacket cut, ale tutaj na przykład na tym złotym tutaj nie ma. Więc to jest easter egg. Powiem wam, mega przydatne. Jeśli chcecie się czemu tu nic nie ma? Czyli da się chyba jakiegoś nowego, niewidzialnego peta wydorobić. Ej, Wika, tak w ogóle to ulepszysz bank na lepszy na dwa? Nie mam jeszcze 40 milionów gemów. A ile masz gemów? Pa. Próbowałam se na serwerze Cebulsona. O, nie mam inwentory. Jakiego Cebulsona? Na serwerze Cebulsona. Ale on nie ma próbowałam sobie sprzedawać Rainbow Haxolotla. No i nikt do mnie nie napisał. No szkoda. Ja idę sobie na Spawn Worda, dlatego żeby sobie zrobić ten, no, złote pety. Ej, a co myślisz o tym? Mam trade, to ci dam jakiegoś peta za darmo. Proszę. Ja na razie sobie ogarniam haket raku. Może dam ci jednego haket kata i jednego haksigatora, okej? Dobra.
zwykłego, więc włącz trejdy do jasnej, ciasnej. No włączyłem. Gdzie to jest? Dobra. I czekaj, muszę znaleźć. Gdzie to jest? Ja! Chcesz fajnego peta? Takiego, który bije dużo? Ej, czekaj. Aha. Dobra, dajesz. Ready? Szybko! Disablet. Ja też zrobiłem disablet. Ja to samo zrobiłem. Ej, w ogóle wiesz, że jest specjalny fuse na... Wiesz, że jest specjalny fuse na pukpety? W sensie ja mam Dark Mother Pugkata. Ja nie mam. Ale jak wiadomo. Ja nie mam kot. Ja mam. Ja nie mam żadnych pukpetów. Znaczy miałem jednego pukkata, ale to był mój jedyny. Niestety gdzieś mi zaginął. Ktoś mnie oskamował. Ja mam Dark Mother Pugkata. Ale Pogkata się nie da już zdobyć, bo było takie fajne polze. Pukasz się do domku, piszesz knok, knok i se miałeś specjalne, nawet niedrogie jakieś jajko. Ze śmieszne pieniądze. Pogkata. Dobra, znalazłem Pogkat. 3 miliony osób go. Pogkat, Pogdog, Pogdog, Rejny. Ile osób ma Pogkata? 3,65 milionów. A, to ja jestem którąś z tych osób. Ej, ja miałem... Ja mam Dark Mother. Ile osób ma Dark... Ej, ile osób ma Dark Mother Pogkata? Czekaj, sprawdzę, bo wtedy chyba jeszcze nie było nawet tych worldów. A. Sprawdzę. A... Podobno jest coś takiego, że nie da się zrobić petów, które nie były jeszcze wtedy ten. Tak jakby wiesz, o co mi chodzi. Dobra. Nieważne. Pokat 3,65 milionów osób. Ej? Co? To coś pokażę widzą. Dobra. Czekaj chwilkę. O Jezu. Uwaga, uwaga! Wielka chwila. Ready, ready, ready. Please, please, please. Mogę się dać do indeksu. Tak, proszę, proszę, proszę. Obiecuję, że oddasz, proszę. No oddam, nie jestem chamem. No wiem, że nie jesteś, bo jesteś moim najlepszym przyjacielem, no. Najlepsi przyjaciele ever. Ty, 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 no. Ty. Tu sobie masz go do indeksu i no. I trader. Ale czekaj, Ocean. Ja muszę jeszcze wejść najpierw do indeksu, czy mi się zaliczy. Aha, no tak. Ja sobie zobaczę, co tam, jakie pety mam w ogóle w banku, bo nie pamiętam, no. Masz prawo. Bo moja głowa jest taka, że nawet nie pamięta, jakie pety wsadzałam do indeksu. Dobra, do indeksu, tak, gadam, do banku. Dobra, ja mam już w indeksie, więc mogę ci dawać. Wyślij mi trade'a, dobra. Bo już zapomniałem, jak to się robiło XD. Aż się za chwilę zakrztusisz normalnie. No wiem. No, nie! Ty psi! Czekaj, szybko, nic nie mów, chłopie! Dobra, już ci nie dam tych petów, ale dawaj. Ale ja chcę Pogkata, nie kata. O! Jeszcze jakieś niepotrzebne pety. Ej, a dobrze, tak muzyką wyrzucę te pety. Co się stało? Aha, musisz usunąć tamte pety, bo nie mam jeszcze w ekwipunku. Mogę tylko tego Pogkata.
Kurde, chciałam komuś udawać, że daję mu, nie wiem, za darmo Mythical Foxa i nagle mu wrzucić te pety. Albo kiedy właśnie próbujesz oskamować jakiegoś typka, ale nagle stało się to, że ci nie wleciał. Ej, dobra, robię to! Wrzucę jakiejś osobie! Ej, w ogóle, jak będzie 200 lajków, to wtedy zrobimy ten. To wtedy tej mojej koleżance. Aha, jak... zacięła mi się bra. Tak w ogóle, jak będzie 300 lajków pod tym filmem, to wtedy zrobimy specjalny film, ten, gdzie będziemy, wiecie co robić? Oskamować ludzi na jakieś świetne pety. Ja wiem, ja już mam pomysł na jakiś fajny. Wiesz jaki? Że patrz, dorobisz sobie z pierwszego jajka zwykłego kotka. Nazywasz go Hugecat, Hugecat i proszę bardzo. Masz już darmowe pety. No, masz już, masz już chyba Helis Axolotla Dark Mother za darmo, który bije 72 triliony. Tak jakby. Fajnie. Czemu wyszłaś z gry? Nie wyszedłem z gry. Jestem w grze. U mnie nawet offline jesteś. No dobra. Aha. Wyjdę i wejdę z Robloxa kompletnie. Ja sobie usuwam, wiem, ja usuwam te pety, które mi dałaś. Bo mi nie potrzebne. Spoko. I tak zrobiłam je tylko po to, żeby zrobić trzecie zadanie. Żeby zrobić trzecie zadanie? No. Czyli co, teraz mam zrobione trzecie zadanie? Ej, jesteś w Robloxie offline, więc nie prawdziwie. Nie jestem. Jesteś offline. Jezu. No pojechać, teraz weselę. Jak skończę tam. Jesteś oficjalnie... Aha. Czekaj. Kurde, x. O. A wyjdziesz może z Trading Plazy, bo tam jest pool, serwer. Proszę? A chcę do ciebie dołączyć. Jestem wyjdziesz na Trading może... Plaza. No to ja odświeżam. Neon Cobra 311. PSX Trading Plaza. Ej, chyba myślę, że już możemy kończyć film, bo trochę długi. No dobra, to czekaj, zrób cięcie i poczekaj, aż wejdę do ciebie, bo chcę się pożegnać koło ciebie, tak jak się przywitaliśmy, okej? Okay? No rób cięcie. No jakie Trading Plaza. Dobra, dołączę, może się uda. No nie. No ja. Możesz wyjść z gry, a ja do ciebie. Aha, ty. Możesz wyjść z gry, ja dołączę i ty do mnie. Jak to da się proszę zrobić? Wyjdź z gry i ty dołączysz do mnie, bo cały czas mi się pokazuje, że jesteś na Trading Plaza i jest... Więc no, nie fajnie. Bardzo nie fajnie. Tyle powiem. Bo więcej nie. Ogólnie widzowie na razie nie widać chyba ekranu, bo jeszcze nie odpaliłem gierki. Bo ja zrobiłem tak, że po prostu wiecie, jak to działa. Jeśli znacie się na OBS-ie, to wiecie, o co mi chodzi. Jakby nie wiem, co powiedzieć, więc przypomnę widzom, żeby, nie wiem, żeby o 19...
19? 17. 19 byli na Mystery Merchancie. 19? Tak? 19 no? Zawsze jest Mystery Merchant. No to żeby byli na Mystery Merchancie jak najszybciej i wchodzić na Kejwy, bo zaraz wykupią wszystko i po jakichś mitykach, Dark Matter, Rainbow, Axolotlach. Jezu, lewe, 72 miliony. Jezu, Wika, już nie nawijaj. Już nie boli głowa od tego. Dobra, a więc kończymy odcinek, to był bardzo fajny no, odcinek. No, Hacker Portal, żeby ten się pożegnać. Aha, okej. Okay. Dobra, zapomniałam. A więc idziemy tam, gdzie wcześniej. Może dzisiaj się nam nie udało ten ogarnąć tego całego Hacker Portalu, ale może jutro jeszcze nagramy The Void. O tym The Void, przepraszam bardzo. Ale i tak trzeba wejść do Hacker Portal, więc mądrze zrobię nawet. A więc, no, Wika, chodź już.